W nocy 18 maja 2019 nic nie zapowiadało burz. Jednak krótko po godzinie 2 na południe od Opatowa wybuchły dwie izolowane komórki burzowe, cechujące się bardzo wysoką aktywnością elektryczną. Krótko po dotarciu burz nad Iwaniska, pierwsza komórka przybrała cechy superkomórki burzowej, generując tym samym nawalne opady deszczu oraz opady gradu do 3 cm oraz nadal utrzymując bardzo wysoką aktywność elektryczną. Trzem członkom naszej ekipy udało się zarejestrować mnóstwo wyładowań z wcześniej wspomnianej superkomórki burzowej, które możecie w tym momencie podziwiać na filmie.